Nasz dzisiejszy gość to absolwent Wydziału Radia i Telewizji imienia Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. No kiedy ja tam studiowałem, to jeszcze ten wydział nie miał tego imienia. Przepraszam. Wrocławski reżyser, scenarzysta i publicysta, autor 12 filmów dokumentalnych. Szerokiej publiczności stał się znany, kiedy w 2006 roku wyreżyserował film Plus Wieloletnie, Plus Ujemne o współpracy Lechowa z Służbą Bezpieczeństwa PRL. Film nie został wyemitowany w TVP3, pomimo że to ona zleciła jego realizację. Rok później były prezydent odpowiedział na dokument Grzegorza Brauna książką Moja trzecia RP z trzecią cierpliwość. Której nazwą reżysera usłużnym dziennikarzem działającym na zamówienie polityczne. Grzegorz Braun pozwał za telefonujący do sądu. Ten odpowiedział pozwem wzajemnym przeciw reżyserowi, żądając przeprosin za film. W grudniu ubiegłego roku warszawski sąd okręgowy oddalił oba pozwy i uznał, że sprawy nie muszą się nawzajem przepraszać. To na tej rozprawie prezes Instytutu Lecha Wałęsy uderzył w twarz jednego dziennikarza filmujący proces. Policja jednak nie chciała przyjąć doniesienia w tej sprawie. W 2008 roku w związku z publikacją książki historyków IPN Sławomira Cęckiewicza i Piotra Kontryczyka SBA Lecha Wałęsa Grzegorz Braun nakręcił kolejny film o agenturalnej przyszłości Lecha Wałęsa pod tytułem TV Polek. Tym razem dokument został wyemitowany w telewizji polskiej. Grzegorz Braun jest współtwórcą telewizyjnego cyklu Erlanta do biografii, ujawniającego agenturalną przeszłość w życiorysach znanych Polaków. Kiedy w 2007 roku ogłosił, że polski językoznawca, dawny nauczyciel reżysera, Jan Miodek, był współpracownikiem SB, został potoczony proces, który Grzegorz Braun przegrał. Przykre zdarzenie spotkało również reżysera podczas manifestacji narodowców, upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej, która odbyła się 12 kwietnia 2008 roku we Wrocławiu. Reżyser, który, jak mówię o sobie, jest nowym obserwatorem, udał się na demonstrację. Kiedy stał z boku i przyglądał się, policja aresztuje kolejnych demonstrantów, policjanci i funkcjonariusze skuli go granatami, rzucili na ziemię, a jeden z nich łamał palce. Dyrektor Wydziału Kultury Wrocławskiego Urzędu Miasta Jarosław